Cześć, w kolejnym odcinku. Jak widzicie, rozrząd mam poskładany. Zrobiłem wam nagranie z tego. Ale może zanim wam pokażę, jak go poskładać, to odpowiemy sobie na pytanie, po co nam ten rozrząd, tak? Kupujemy auto i słyszymy, panie, rozrząd zrobiony, albo jest rozrząd do zrobienia, albo nie wiem, kiedy był robiony. Rozrząd zapewnia synchronizację wału korbowego, synchronizację pracy wału korbowego z wałkiem rozrządu. Żeby tłoki nie uderzyły w zawory, które są tutaj w głowicy, potrzebne jest jakiekolwiek sterowanie, tak? Różnie wymyślali, BMK nawet próbowała zrobić elektrycznie sterowane zawory w jednym z projektów. Najlepiej sprawdza się rozrząd tradycyjny, czyli synchronizowany mechanicznie. Czy to będą koła zębate, czy to będzie pasek, czy łańcuch. Jest to forma mechanicznej synchronizacji góry z dołem. Mamy wał korbowy, wałek rozrządu i pasek zębaty, który każdy stopień pokonany przez wał korbowy przenosi na wałek rozrządu, tak? I teraz poprawne ustawienie tego wałka powoduje otwarcie i zamknięcie zaworów ssących i wydechowych w odpowiednim czasie. To znowu daje nam detonację w prawidłowym momencie, no i moc i moment obrotowy, tak? Także zapraszam na film, zobaczycie teraz, jak montowałem ten rozrząd i mam nadzieję, coś z tego wyniesiecie. Tak jak widzicie, głowicę złożyłem, pompa jest przykręcona, wtryskowa. Zostało złożyć rozrząd, czyli to, o czym mówiliśmy ostatnio. W renówce rozrząd jest specyficzny, tak jak wam mówiłem, bo czujnik położenia wałka korbowego czyta sygnał z pompy wtryskowej i też ona ma tutaj znak. Znaki są też na pozostałych kołach, na kole wałka rozrządu i na kole wału korbowego tutaj na dole. Ja go zamalowałem, żebyście lepiej widzieli. I teraz tak, mamy pasek. Pasek ma kreski. Tu jedną, tu drugą i tu trzecią. Ta linia, która jest na wewnętrznej stronie paska powtórzona, musi się zgodzić z tym znakiem na dole. Tak jak tutaj. Widzicie? I teraz ubieramy ten pasek na to koło. Przerzucamy go przez rolki. I idziemy w przeciwną stronę do wskazówek zegara. Idziemy na pompę wtryskową. I zobaczcie. Tak na strzała mamy raz, dwa, trzy zęby minięte. To auto by nie zapaliło. Przestawiamy pompę i mamy znak pokryty. Jako, że to jest nowszy silnik 1.5, to tutaj rozrząd jest o tyle różny, że górne kółko mamy z możliwością dopięcia, a na dolnym tego teraz nie widać. Później wam pokażę, jest clean. I będziemy teraz ubierać... Aha. Ja za szybko sobie tą rolkę napinającą wsadziłem. Dół mamy oczywiście zblokowany, tak jak wam wczoraj pokazywałem. Górę zblokujemy zaraz. I teraz, żeby było jasne, niespecjalnie trzeba się przejmować, gdzie to kółko dokładnie wyjdzie, bo ta bieżnia zewnętrzna, tak jak widzicie, ma możliwość regulacji. Chodzi o to, żeby specjalnie nie blokowałem. Tutaj szczerbinka zgodziła się z punktem w głowicy, który zaraz mechanicznie zablokujemy. Zostawiłem to specjalnie, żeby wam lepiej pokazać, jak ten rozrząd wygląda bez blokady, tak? Dobra, ta się kręci. Teraz zobaczcie, co się dzieje. Ja mogę sobie wałem korbowym obrócić delikatnie i usłyszycie takie charakterystyczne puknięcie. To stopa wału opiera się o blokadę. To, co wam wczoraj tłumaczyłem. I teraz tak, wał mamy zablokowany. Czwarty i pierwszy cylinder są w górnym martwym punkcie. To wam na końcu pokażę. Jak będziecie wkładać blokadę na aucie, jak silnik będzie na aucie, no to od tego by należało zacząć, tak jak w cepiące robiłem. Już wam to pokazuję. Czyli zaczynamy od tej blokady.
i blokujemy górę. Bardzo delikatne ruchy. I tak jak widać, ona przeszła przez piastę, tą połączoną bezpośrednio z wałkiem rozrządu i zablokowała się w głowicy, tak? Teraz zobaczcie, co się będzie działo. Wałek rozrządu stoi, a całym tym układem mogę ruszyć. Dlatego tak ważna jest ta blokada. Ja ją wykręcę i wam pokażę. Wkładana pod rozrusznikiem. I teraz jeszcze jedna rzecz. Bardzo ważną rzeczą jest długość tej blokady. Są trzy rodzaje do różnych silników. Nie możecie nie takiej wkręcić, bo tłoki nie będą dokładnie w górnym martwym punkcie. Cofniemy sobie kawałek, żeby się upewnić, że ona jest. Wał się zaparł. Tak jak mówię, to jest nowsze 1.5 DCI, gdzie na dole jest clean, a góra jest z taką możliwością dopięcia. W starszym 1.5 DCI to koło nie ma możliwości dopięcia, a dół jest wolny. I teraz jak dół jest wolny, to za każdym razem musicie to kółko zdjąć, żebyście nie robili na tak zwanego tipexa, czyli na markera. Że weźmiecie sobie markera, którego ja tu nie mam tak naprawdę. No nieważne, weźmiecie cokolwiek markera i namalujecie coś na zębie i na obudowie. Bo to jest w ogóle nieadekwatne. To koło trzyma się wału, ale tylko przez tam mikrokorozję, jaka powstała. To koło trzeba zdjąć, wyczyścić, nałożyć i dopiero jest dobrze. To starszy silnik. Tu jest nowszy, jest clean, który wam pokażę, jak zepnę rozrząd. I tyle. Jak to we Francuzach? Dopinamy w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara. I tak samo jak w C5, z której film widzieliście, jest muszka i szczerbinka i napinamy pasek, żeby muszka, tak żeby muszka zeszła się ze szczerbinką. I teraz zobaczcie, co by się działo, jak ja bym kręcił, a nie trzymał dopięcia. Jak się przesunęła. Tak nie może być. Także jak dokręcacie rolkę, ja to specjalnie zrobiłem, to musicie mieć tu wsadzony klucz i mocno trzymać. I musicie trzymać tą piastkę napinającą, bo wam się rozjedzie napięcie. Po takim dokręceniu możemy wyjąć klucz i dokręcić ręką. Dobra, wyciągamy blokady. I aha, jeszcze jedna rzecz, byłbym zapomniał. Już mamy dopięte, trzeba dokręcić górne koło. Teraz znaki na pasku już drugi raz wam się nie wrócą, tak? Także tutaj wyznacznikiem tego, że to jest dobrze, możecie sobie zęby na pasku policzyć, możecie wziąć kawałek starego paska, byle był dłuższy niż ten odstęp, ja mam tak zrobione, tylko muszę go znaleźć. I mam te linie przeniesione na inny pasek, tak naprawdę. Obrócimy, tak jak mówię, silnikiem i zobaczymy, czy wróci nam na znaki, czyli czy rozrząd da się wyzerować, bo tak to się nazywa, to jest zerowanie rozrządu. Opar się. No i tu jest delikatna poprawka potrzebna. To się często zdarza. To jest to, co w C5 mówiłem, żeby pilnować napięcia. Zobaczcie, jak napięcie odjechało. Po pierwszym założeniu. Nie jesteśmy w stanie idealnie paska w linii kół ułożyć i dlatego tak się dzieje. Dlatego te obroty silnika są tak ważne. Bo później mamy niedopięte rozrządy. Wyciągamy blokady i powtarzamy operację. I zobaczcie, co się dzieje. Napinacz już się aż tyle nie wychyla. Chodzi
w zakresie, że tak powiem, tolerancji. I jak mamy przed górnym znakiem, to już będziemy powoli instalować blokadę. Mamy zakręconą i dojeżdżamy. Nawet wam to fonetycznie jeszcze raz. Mamy blokadę i tu blokada wchodzi. I to jest poprawnie wyzerowany rozrząd. Mimo że tu się paski nie zgodziły, to o, fajnie się poustawiały. Tu mamy znak. Raz, dwa, na trzecim zębie. To samo tu. Znak, raz, dwa. I gdyby ten pasek dotykał, to mamy też na trzecim zębie, czyli paski względem kół obydwa są o 3. Nie ma tak. Problem by był, jakby tu było na przykład 4 zęby, tu 3 albo jakaś taka obojętna, jaka inna konfiguracja. Jak mamy na dwóch kołach o 3 zęby, no to jest prosto policzyć, że to wszystko równo stoi. A rozrząd generalnie jest dobrze, bo dwa najważniejsze punkty, czyli wał korbowy tutaj z tyłu i wałek rozrządu mamy zablokowany. Dla mnie to jest rozrząd złożony. Dopięty jest poprawnie, bo jest do granicy na warunki zimne. I tak go należy zostawić. Na tą chwilę tyle, nie mam nic więcej. Na tym skończymy o rozrządach. Także pamiętajcie, subskrybujcie, łapki w górę. Piszcie w komentarzach, czy wam się podobało, czy nie. I do zobaczenia w następnym odcinku.